Siemanko, dzięki, że kliknęliście w ten materiał. Dzisiaj krótko i na temat zaczniemy od aktualizacji dotyczącej Sega i Angry Birds. Jakiś czas temu wspominałem wam, że Sega chce kupić Rovio Entertainment, czyli studio odpowiedzialne za Angry Birds. Teraz wszystko stało się oficjalne. Haruka Satomi, czyli szef Sega Sammy, powiedział, że kupują Rovio Entertainment za około 775 milionów dolarów. Satomi w swoim oświadczeniu powiedział, że Sega zamierza wykorzystać doświadczenie Rovio w zakresie usług live service, aby wprowadzić obecne i nowe tytuły Sega na globalny rynek gier mobilnych. Tak więc, czy już niedługo powinniśmy spodziewać się na przykład Sonika na telefony? Zobaczymy. Kolejna informacja dotyczy wycieku Dead Island 2, który ma zaplanowaną premierę na 21 kwietnia. Do internetu wyciekło około 30 minut rozgrywki z najnowszej gry. No i powiem wam, że wygląda to dosyć ciekawie. Możemy zobaczyć nowe postaci, nowe mechaniki, no i znacznie, znacznie więcej. Wyciek pokazuje początek gry, a ja chciałbym zwrócić waszą uwagę na jej dynamikę. Wygląda dosyć żwawo, tak więc cały tytuł zapowiada się całkiem ciekawie. Dead Island 2 zaplanowaną premierę ma na 21 kwietnia na PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X i S, Xbox One, Nintendo Switch i komputery. 18 kwietnia będzie miała premierę gra Minecraft Legends. Prawdopodobnie już wyszła, kiedy oglądacie ten materiał. Jednak jeżeli jeszcze nie macie tej gry, a chcecie ją kupić w fajnej ofercie, to link w opisie przeniesie was do strony eneba.com, gdzie kupicie Minecraft Legends z dobrymi zniżkami. Niestety musicie uzbroić się w cierpliwość i co jakiś czas sprawdzać dostępność, bo gra wyprzedaje się w ekspresowym tempie. Oferta dotyczy nie tylko Minecraft Legends, ale też poprzednich wersji. Następna informacja może zniechęcić niektórych graczy Call of Duty Warzone 2, ponieważ właśnie dodano nową rzecz do sklepu Call of Duty, która jest ewidentnie pay to win. Właśnie wprowadzono pakiet kosmetyczny o nazwie Bomb Squad, który skierowany jest głównie do graczy nowego modu DMZ. Za 1200 punktów możecie kupić pakiet Bomb Squad, w którego skład wchodzi na przykład skórka operatora Fendera i schemat jego broni, ale nie są to takie zwyczajne schematy. Podczas normalnej rozgrywki bez tego bonusu normalny operator rozpoczyna tryb z podstawową bronią i małą ilością miejsca do przechowywania znalezionego sprzętu. Jednak jeżeli kupicie pakiet Bomb Squad, no to rozgrywkę rozpoczniecie ze średnim plecakiem i w pełni zmodyfikowaną bronią Sakin MG38. Dodatkowo Bomb Squad oferuje również możliwość odblokowania miejsca na czwartego operatora. Chyba nie muszę wspominać, że gracze są oburzeni. Dataminerzy odkryli kolejną postać, która może dostać skórki z dodatkami do DMZ. Powiem wam, że gry Activision od zawsze wydawały mi się, że są pay to win, no ale to jest chyba gwóźdź do trumny. Tak więc od teraz oficjalnie Call of Duty Warzone 2 jest pay to win. Ostatnia informacja z dzisiejszego materiału dotyczy gigantycznej sprzedaży Hogwarts Legacy, której nawet nie spodziewali się włodarze Warner Bros. Gaming. Jak zauważono na Twitterze, Hogwarts Legacy sprzedało się w ponad 12 milionach kopii, czyli o 256% więcej niż zakładał plan Warner Bros. Games. Dzięki sukcesowi dziedzictwa Hogwartu w pierwszym kwartale 2023 sprzedano w Wielkiej Brytanii więcej gier niż rok wcześniej w 2022. A przypominam, że wtedy debiutowały takie gry jak Elden Ring, Forbidden West, Gran Turismo 7 czy Dying Light 2. Pełnych danych na temat sprzedaży dziedzictwa Hogwartu powinniśmy dowiedzieć się po 10 maja. Właśnie na wtedy zaplanowano doroczne zebranie akcjonariuszy Warner Bros. Spodziewajmy się znacznie większych liczb, ponieważ już 5 maja zaplanowano premierę dziedzictwa Hogwartu na PlayStation 4 i Xbox One. Posiadacze Switcha niestety muszą poczekać aż do 25 lipca.